Panie Jezu, my przychylmy się do Pani prawą miłością, zmiłuj się nad nami. Chryste, wzywający do zachowywania przykazań, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który czekasz na skruchę każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuj nad nami, Bóg Wszechpodający, odpuszczy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Miłosierny Boże, sprawa do Ciebie objawieni na duchu, bez Twojego dzieła pokuty i pamięci Twoim słowem. Całym sercem oddali się Tobie i zgodnie zanosili do Ciebie wspólne modlitwy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: a teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jakie rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Czyście ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: z pewnością ten wielki naród to jest mądry i rozumny, bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich jak Pan, Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by swego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków. Oto słowo Boże. Oh,
wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Mówić dzisiaj o prawie, o przepisach prawa, to narazić się na kompletne rozwinięcie się ze słuchaczami. Dlaczego? Bo tyle mamy tych praw, nakazu, przepisów, że wszystko nam tu trochę bokiem wychodzi. Wiele rozmaitych znaków, choćby gdzieś tam przy drogach, że nie nadążamy ich czytać, zapamiętywać. Podobnie z wszelkimi instrukcjami obsługi, gwarancjami, wreszcie jakimiś tam regulaminami. Czasem nie czytamy tego, co gdzieś tam drogim drukiem, bo już za dużo tego czytania, tego wszystkiego, a okazuje się, że to jest najważniejsze. Od taka jota, taka kreska, że zmienić się nie może, bo inaczej wszystko przepadnie. I wiemy, że już nie jeden narazi się na spore kłopoty, przeszkody, a nawet na materialne straty, tylko dlatego, że pominął jakiś szczegół prawie. Coś takiego przydarzyło się dawno temu i założycielowi redemptorystów, świętemu Alfonsowi. To akurat ostatecznie zaowocowało program. Zamiast być tylko świetnym adwokatem, stał się świętym doktorem Kościoła. Pan nam dzisiaj mówi: strzeżcie praw i nakazów i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością. Te sprawa. Ja mamy tendencję, by prawo omijać. Jak ktoś próbuje tak wiernie przestrzegać prawa, wszystkich przepisów prawa, to ktoś inny się wtedy denerwuje. Szło czasem słusznie, bo przepisy bywają nieżyciowe, przestarzałe, albo zostawione tylko dla wybranych. Sporo tego mamy na tym polskim prawie, sporo by się takich bóg rozmaitych należy. Próba naprawienia tego wyłuje historię, czego teraz jesteśmy świadkami. Prawo ma być na to mądrością, a to jest naszym poświęcem. Czy rzeczywiście to prawo jest na to mądrością i czy jako wyraz takiej właśnie mądrości traktujemy zwłaszcza Boże prawo oraz prawo Kościoła. Pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, co widziały twoje oczy, mówią dalej ci pierwsze czytanie. Oczywiście wiemy dobrze, o co chodziło, że o te sprawy Boże, o te wszystkie Boże interwencje przy okazji wyjścia Izraela z niewoli egipskiej. Bo człowiek ma tendencję, by sobie za wiele przypisywać, pomijając tytuł Pana Boga. Widzimy i w naszej historii, w naszej rzeczywistości,
Ja próbuję się robić bardzo wiele, byśmy zapomnieli o wielkich sprawach. Albo byśmy znali tylko te wersje ułożone dla maluchów. Mojżesz niczego nie ukrywał, niczego nie zatajał. Wszyscy oficjalnie wiedzieli, że był w służbie u Faraona i to przez 40 lat. Ale potem już nie chciał uchodzić za syna córki Faraona. Stawił się za swoim ludem, choć ten lud nie od razu zrozumiał, o co tak naprawdę sprawa idzie. I zabił tego Egipcjanina, powstawało go to sporo. Bo 40 lat życia przy pasieniu owiec teścia. Bóg jednak nie zapomniał o nim. Słyszeliśmy o tym jego powołaniu w niedzielnym czytaniu Księżyca. Czy dziwić się mamy temu, że teraz tak mocno upomina swój naród idący do wolności, by o tym działaniu Boga nie zapomniał, by nie przypisał tylko sobie zwycięstwa oraz cudów, jakie działy się na drodze do wolności? A człowiek ma takie zdolności, niestety. No się przydarza osobiście i czasem we wspólnie też majątek. Zapominamy, komu tak naprawdę zawdzięczamy nasze powodzenie, nasze szczęście albo to, co nazywamy zbiegiem okoliczności. Któryś naród wielki ma Bogu tak bliski jak Pan, jak nasz, ile tylko wzywamy. Zadajmy sobie bardzo proste pytanie. Czy wzywamy Boga w swoich potrzebach? Pewnie każdy odpowie oczywiście. Jednak pojawia się czasem taka wątpliwość. Czy jest to wyraz wielkiego zaufania do Pana Boga? Czy też bardziej rozpaczy, bo już wszystkie inne ludzkie pomysły zawiodły? Bóg jest nam bliski i zależy mu na nas, dlatego potrząsł jego syna. Zależy mu na nas, skoro Jezus zawisł na krzyżu. Zależy mu na nas, skoro wciąż gotów jest do przebaczenia nam sakramencie pojednania. Któryś naród wielki ma Bogu tak bliski? To nie przepisy prawa, ale miłość Boża jest najważniejsza. Jednak potrafimy dostrzec ją również właśnie w przykazaniach i w rozmaitych przepisach prawa również kościelnego, a czasem w napomnieniu płynącym czy to z ambon, czy to z konfesjonalnym. Każdego chłopcu to raz. Warto się starać o takie właśnie widzenie naszej relacji do Pana Boga i do bliźniego, by te przepisy prawa były dla nas rzeczywiście mądrością i prowadziły nas do pełni spotkania z Bogiem. Amen. Zawierzając Bogu jedynemu i prawdziwemu na to życie, błagajmy Go o potrzebne dary dla Kościoła i całego świata. Mówimy się, aby Kościół cieszył się pełnością i szacunkiem wśród ludów i narodów. Kiedy prosimy, aby rządzący naszą ojczyzną zawsze kierowali się przekazaniami Bożymi względem każdego człowieka. Kiedy prosimy, aby katechumeni wchodzący na drogę wiary i świętości doszli do prawdziwego zjednoczenia z Bogiem. Kiedy prosimy, aby młodzież podejmowała mądre życiowe decyzje i nie wstydziła się chrześcijańskich wartości. Kiedy prosimy, módlmy się w intencjach sprawowanej Eucharystii o Boże błogosławieństwo dla żyjących i o Królestwo Boże dla zmarłych. Kiedy prosimy, aby wszyscy zmarli, zwłaszcza ci, którzy odeszli z tego świata, niepojednani z Bogiem,
otrzymali dar Bożego miłosierdzia, kiedy prosimy, aby każdy z nas potrafił w życiu codziennym wypełniać przykazania miłości Boga i bliźniego, kiedy prosimy. Boże nasz Panie, przedstawiamy Tobie nasze prośby, spokojne serc, ufamy, że zostaną wysłuchane przez Chrystusa, Pana naszego. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołają. Mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: jeszcze i jeszcze z tego wszystkie,
To jest błogosławieństwo moje, które za was będzie wydane. Podobnie powiem tym wdziękiem i ponownie dzięki Tobie składają, podał swoim uczniom mówiąc, jeszcze i pijcie z niego wszyscy. To jest Boże Ciebie w krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Pominając o śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój zastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętymi i błogosławionymi redemptorystami oraz wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Chrystusa, mi Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Pomóż nas w Twoim miłosierdziu, aby się zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie z wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu, Bóg Ojciec sprowadził pokój między niebem i ziemią.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański jest zawsze będzie z Wami. Pekarz, to są znak pokoju. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego usta. Panie mi, Panie Boże, Panie Wszyscy wezwani, ale powiedz w tym też głowę, aby oni się odpowiadali. Thank you.
Ojciec Marian Krakowski, redemptorysta. Trwajmy jeszcze przez chwilę w dzięki niemu. Twego ojca. Ty zakończyłeś swoje życie na ziemi, które było tak bardzo bolesne i uciążliwe. Pragniesz jednak nadal być ze mną. O Panie, jestem gotowy. Żyj teraz we mnie. Nie chcę Ci stawiać żadnych przeszkód. Żyj we mnie swobodnie. Niech będą zerwane wszystkie nieuporządkowane więzi mojej miłości własnej, które Ci przekazały żyć we mnie bez skrępowania. O Jezu mój, pragnę we mnie ukazać. Przekroć moje ograniczenia. Bądź uwielbiony, żyjąc we mnie i przeze mnie. Wszelkie objawy mojej miłości własnej niechaj coraz bardziej zanikają, abyś Ty mógł bez reszty działać we mnie i cierpieć
jak tego pragnie Twoje gorące i gorejące miłością serce. Powierzmy się Matce Bożej w akcie osobistego oddania się. Maryjo Niepokalana, zawsze dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę się dzisiaj na nowe. Przeskieruj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas. Prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką. Amen. Zadowolenie przy odnawiedzie opiniowała to, co dzieje się w związku z obecną sytuacją w Polsce.
Szanowni Państwo, drodzy słuchacze Radio Maria, drodzy widzowie telewizji Pan, zwracamy się z propozycją do Państwa, że słyszeliśmy ze słów Ojca Dyrektora Radio Maria, przygotowujemy się do poświęcenia świątyni Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Gwiazdy Ewangelizacji, a także złotej wdzięczności za papieża Polaka, Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II. To poświęcenie już 18 maja, a więc mamy jeszcze niedużo czasu. I jak słyszeliśmy, jest przygotowana specjalna procesja dziejów, to znaczy będą to specjalne grupy przebrane w stroje dawnego czasu historycznego, które będą właśnie zdążać do tej właśnie świątyni, by ubogacić przed rozpoczęciem uroczystości ten czas naszej modlitwy, naszego też takiego radosnego oczekiwania. Dlatego też zwracamy się z prośbą o to, by z różnych stron Polski, może i także i Europy, zgłaszały się osoby, grupy parafii, które będą mogły i będą chciały uczestniczyć w tej procesji, tworzyć poszczególne historyczne przedziały czasowe, mieć odpowiednie stroje itd. itd. Ale najważniejsze to jest gotowość i najmożliwość oczywiście taka techniczna, więc ja za chwilę podam adres mailowy i bardzo proszę, by na poważnie potraktować tę propozycję, to zaproszenie i wysłać konkretne osoby, które mogłyby tworzyć taką właśnie grupę. I byłoby też dobrze zobaczyć na przykład może zdjęcia wasze, jakie macie w tych właśnie strojach regionalnych, czy też czasowych, historycznych, albo także krótkie filmy demonstrujące właśnie te możliwości. Bardzo serdecznie poprosimy, liczymy na współpracę, tak jak to zapowiadał ojciec dyrektor. Adres mailowy tutaj do nas w tej sprawie to procesja@radiomaria.pl. Wszystko z mojej litery pisane w tylu procesach gwiazda, więc procesja@radiomaria.pl. Bardzo serdecznie dziękujemy za odpowiedź i za pozytywne też reakcje na to zaproszenie. Pozdrawiamy serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jest godzina 7.50. Zapraszamy wszystkich Państwa do wysłuchania felietonu z cyklu Spróbuj pomyśleć. Mówi pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pewien znany polityk, którego nazwiska nie wymienię, bo nie chcę brać udziału w dyskusji o nim, a który zmaga się z dokumentami wskazującymi na jego agenturalną przeszłość, oświadczył w restauracji, że gotów jest poddać się testowi na wykrywaczu kłamstw. Zainspirowała mnie ta wypowiedź nie ze względu na tego polityka, ale ze względu na wykrywacz kłamstw i o tym właśnie z moimi słuchaczami chciałbym dzisiaj porozmawiać. Jak odróżnić prawdę od kłamstwa? To pytanie przy wymierzaniu sprawiedliwości staje bardzo często. Sąd, który uczciwie dąży do wymierzenia sprawiedliwości, musi najpierw poznać prawdę o sprawie, a droga do ustalenia prawdy bywa niełatwa i często wymaga przetarcia się przez gęstwinę kłamstw. Owszem, są takie urządzenia zwane wykrywaczami kłamstw, które w założeniu po emocjach człowieka mają poznać, kiedy mówi prawdę, a kiedy kłamie. Ponoć kłamstwu zawsze towarzyszą emocje, które przekładają się na rytm serca czy też ciśnienie krwi. Czuła aparatura potrafi to wychwycić i dać asumpt do oceny prawdomówności danej osoby. Nie jest to jednak badanie w 100% pewne. Są wytrawni kłamcy, którym nie zadrży powietrza, ni brew, serce też nie zakołacze i aparatura tego nie wychwyci.
Dlatego badanie na wykrywaczu kłamstw, oficjalnie urządzenie to nazywane zwaniografem, ma jedynie znaczenie pomocnicze i niczego nie przesądza. Wskazuje na prawdziwość lub fałszywość zeznań, ale tego definitywnie nie rozstrzyga. Odróżnianiu kłamstwa od prawdy nadal pozostawione jest ludzkiej domenie. Sędzia własnym uchem, okiem i własnym rozumem musi ocenić, kto mówi prawdę, a kto kłamie. Żadna maszyna go tym nie wyręczy. Żadna aparatura nie zastąpi ludzkiego sędziowskiego sumienia. Skąd się biorą kłamstwa w postępowaniu sądowym? Z wielu przyczyn. Niektórzy kłamią, żeby się w ten sposób bronić. Człowiek oskarżony o przestępstwo ma prawo nie tylko do milczenia, ale i do kłamstwa. To świadek musi mówić prawdę, bo za fałszywe zeznania przed sądem, policją czy prokuratorem grozi mu odpowiedzialność karna z więzieniem włącznie. Oskarżony natomiast ma prawo kłamać w swojej sprawie i nie wolno mu tego poczytywać za okoliczność obciążającą. W poszukiwaniu prawdy tej sądowej często mamy sytuację słowo przeciw słowu. Jeden mówi czarne, ten człowiek mnie napadł i ograbił, a drugi mówi białe. Nie, nie było mnie tam, nie mam z tym nic wspólnego, pokrzywdzony myli się albo kłamie. Szczególnym przypadkiem słowa przeciw słowu są tak zwani świadkowie koronni, czyli skruszeni przestępcy, którzy w zamian za obciążenie innych osób mają w majestacie prawa odpuszczone ich własne winy lub też złagodzoną odpowiedzialność. Niestety to nie zawsze jest droga do sprawiedliwości. Bywa, że wręcz przeciwnie. Znam bardzo drastyczne przypadki takich pomówień. Na przykład urzędniku po wzięciu łapówki. Przestępca, gangster pomagał znanego i szanowanego wójta, że ten wziął od niego łapówkę za tak zwane ustawienie przetargu. Mimo, że żadnych dowodów na wręczenie takiej łapówki nie było, mimo, że firma, która miała wygrać rzeczowo ustawiony przetarg, nawet do niego nie przystąpiła. Prokuratura potraktowała sprawę jako pewną i wniosła oskarżenie do sądu. Nie mając żadnych dowodów i pod słowo przestępcy, sprawa trafiła do przedstawienia sprawiedliwości, choć nigdy tam trafić nie powinna. Inna sprawa, o której już opowiadałem czytelnikowi, w której niestety wciąż dobijamy się o sprawiedliwość. Tej sprawiedliwości wciąż nie ma. Młody człowiek został pomówiony przez recydywistę o wspólny udział w pobiciu i ograbieniu starszego mężczyzny. Ten młody człowiek przysięga, że nie brał w tym udziału. Przeszedł nawet badanie na wspomnianym już tutaj wykrywaczu kłamstw i przeszedł je pozytywnie. Aparatura nie wskazała, że chłopak kłamie, a jednak sądy wskazały go już prawomocnie na 7 lat więzienia. Słowo wielokrotnie karanego przestępcy, który dzięki pomówieniu uzyskał złagodzenie kary, przeważyło dla sądu nad słowem spokojnego, nigdy nie karanego, uczciwie żyjącego młodego chłopca. Trudno się z tym pogodzić, bo przecież nawet Sąd Najwyższy w wielu wyrokach podkreślał, że w sprawach słowo przeciw słowu należy zawsze szukać obiektywnych dowodów pozwalających na zweryfikowanie pomówienia. Najtrudniejsze są jednak sprawy, pamiętam to z mojej własnej pracy sędziowskiej, gdy chodzi o sytuację własne słowo przeciw własnemu słowu. To wbrew pozorom wcale nie rzadka sytuacja, że ktoś podejrzany o przestępstwo sam przyznaje się do jego popełnienia, zazwyczaj dzieje się to na przesłuchaniach policji, a potem przed sądem wszystkiemu zaprzecza. Ktoś powie, normalna rzecz, odwołuje przyznanie, żeby uniknąć odpowiedzialności i kary. Ale nie zawsze to jest ta przyczyna. Z różnych powodów do winy czasem przyznają się ludzie niewinni. Czynią to na przykład dlatego, że chronią kogoś innego. Znam taki przypadek, że ojciec przyznawał się, że spowodował śmiertelny wypadek drogowy, chcąc w ten sposób chronić od odpowiedzialności prawdziwego sprawcy, który był jego syn. Zdarza się też, że przyznanie się do winy jest wynikiem nacisków w toku przesłuchania. Są ludzie słabi psychicznie, którzy nie potrafią się oprzeć presji, krzykom, naciskom i w bezradności swojej przyznają się do tego, czego nie zrobili. Pamiętam przed wielu już lat sprawę, którą wspominam jako jedną z najbardziej dramatycznych, drastycznych w moim sędziowskim doświadczeniu. Młody człowiek przyznał się do zabicia własnej matki. Siedział ponad rok w więzieniu ze strasznym piętnem matkobójców, a potem wyszło na jaw, że zbrodni dokonał ktoś inny. Chłopak został uniewinniony, choć
Otwarte zostało pytanie o odpowiedzialność śledczych, którzy nieprawdziwe przyznanie wymusili. O trudnych sprawach już Państwu mówię, a mówię po to, żeby słysząc lub czytając o jakichś oskarżeniach czy przestępstwach, zachowali Państwo jednak zawsze tę rezerwę, że nie wszystko, co wydaje się jasne i proste, w rzeczywistości okazuje się prawdziwe. W naszej ludzkiej, płonnej sprawiedliwości prawda niestety nie zawsze przebija się i zwycięża. Tak się dzieje dopiero u Pana Boga. I z Panem Bogiem dziękuję za dzisiejszy spotkanie. Był to felieton Próbuj pomyśleć, mówił do nas pan mecenas Janusz Wojciechowski. Jest godzina 8. Tu Radio Maryja, na tym programie Czas na Wiadomości, które przedstawią Państwu Anna i Piotr. Droga 2 marca 62 roku do końca 2016 roku pozostaje 3,5 godziny. Punkt nad Warszawą wyszło 6.19, a zajdzie 17.16. Dzień będzie trwał 10 godzin i 57 minut. Będzie już od najkrótszego o 3 godziny i 14 minut. Zarządów koalicji PO-PSL Polska znalazło się w recesji, tak wynika ze zrewidowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jak podaje jeden z portali, Polska straciła tym samym status jedynego kraju Unii Europejskiej, który w ostatnich latach oparł się recesji. Po opublikowaniu rewizji danych odczytów okazało się, że w dwóch kwartałach na przełomie 2012 i 2013 roku Polski PKB zmniejszył się kolejno o 0,3% i 1%. Taki spadek definiowany jest przez ekonomii i jako tak zwana recesja techniczna. Poseł Janusz Szewczak z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych zwraca uwagę, że zielona wyspa premiera Donalda Tuska okazała się być ruchowymi piaskami.
przedane potwierdzenie, wielokrotnie przedstawione przeze mnie opinie o tym, że możemy mieć do czynienia albo z naciąganiem pewnych przeciwników, pewnych danych, albo jakimiś pomyłkami czy korektami, które nieczęsto się pojawiają i wynikają z bardziej dokładnych obliczeniach. Również dowód na to, że propaganda 8-letnich rządów Platformy Obywatelskiej osiągała jednak jakieś szczyty i malaje po prostu tych pokrywki. To przedstawiam panem pomyłkami, które przedstawiano na tlenach na Europy, tej zielonej wyspy, realizowanych z Rosją, co ciekawe. No a widać wyraźnie, że w latach 2012-13 ta sytuacja gospodarcza przeżywała Polskę. Wskaźniki gospodarcze to ważne kryzys. Korekty GUS-u wykazały również, że w danych za 2013 rok zawyżono poziom polskiego PKB o 4,5%. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej zasad przyjmowania w Polsce obcych wojsk. Ma to być podstawa prawna do przyjęcia jednostek z innych krajów, na przykład tzw. sznicy NATO dla wzmocnienia polskich sił zbrojnych jeszcze w czasie pokoju. Zgodnie z projektem, zgodę na pobyt w Polsce wojsk obcych, głównie NATO i Unii Europejskiej, ma wyrazić prezydent na wniosek szefa MON-u po uzyskaniu zgody premiera. W zgodzie będzie określony cel pobytu i zakres uprawnień obcych wojsk, także mają być wskazane inne okoliczności mające znaczenie dla obronności Polski i sojuszniczym wojskom będzie można przyznać takie uprawnienia, jakie ma Wojsko Polskie. Poseł Michał Jak, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, podkreśla, że istotne jest formalizowanie przygotowań do przyjęcia obcych wojsk. My to formalizujemy, żeby nie było najmniejszych wątpliwości, że zapraszając do naszego kraju wojska sojusznicze, robimy to zgodnie z polskim, nie tylko interesem, polską racją stanu, ale również polskim prawem. Te wojska, prawdziwi nasi sojusznicy, zdecydowali, że będą stanować te wojska. To niewątpliwie podniesie poziom bezpieczeństwa naszego, to potencjalny nasz przeciwnik musi uznać, że próba ataku na Polskę będzie równoznaczna z atakiem na inne państwa. To jest bardzo cenne dla naszego przyszłego bezpieczeństwa. Decyzja o powołaniu tzw. sznicy NATO, czyli sił zdolnych do szybkiego reagowania, została podjęta we wrześniu 2014 roku na szczycie sojuszu w Newport. Są to siły, które podczas kryzysu w ciągu 2-3 dni będą mogły znaleźć się w dowolnym miejscu na świecie. Składają się one z około 5000 żołnierzy i będą wspierane przez siły morskie, lotnictwo i siły specjalne. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczyna międzynarodową współpracę z Uniwersytetem Krzeszowskim. Tym samym ta słowacka uczelnia znalazła się w gronie ponad 30 innych zagranicznych uczelni, z którymi Toruńska Szkoła podpisała umowę o współpracy. Najnowsza umowa ma na celu rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej między WSKSM a Grecko-Katolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Krzeszowskiego. Współdziałanie polskiej i słowackiej uczelni ma polegać m.in. na kadry studentów, prowadzenie wspólnych badań i seminariów międzynarodowych oraz organizacji konferencji i sympozjów naukowych, mówi profesor Kamil Hartwich, wykładowca Uniwersytetu w Krakowie. Dzisiaj widzimy ucieczkę od duchowych korzeni chrześcijaństwa, dlatego chcemy tym kierunkiem też odpowiedzieć na te wyzwania i w jakiś sposób poszukiwać wspólnych rozwiązań, wspólnych dróg, wspólnych rekomendacji, które mogą dzisiaj pomóc Europie kształtować bardziej przyjazne środowisko dla wielu narodów, dla wielu grup etnicznych czy etnograficznych. Uniwersytet Krakowski na Słowacji kształci studentów studiów magisterskich m.in. na kierunku edukacja medialna. Wydział Teologiczny działa na podstawie prawa papieskiego i państwa słowackiego. Komisja Europejska przedstawi dziś plan pomocy humanitarnej dla migrantów w Grecji. Po zamknięciu granicy przez Macedonię utknęły tam tysiące uchodźców, którzy próbowali przedostać się do zachodnich krajów Unii Europejskiej. Propozycja komisji ma stanowić wspólny projekt regulacji dotyczącej pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych wewnątrz Unii Europejskiej. Według rzecznika Komisji Europejskiej plan pomocy jest konieczny, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu. Według nieoficjalnych informacji kwota pomocy dla Grecji ma sięgnąć blisko 0,5 miliarda euro. Europoseł Stanisław Orzuk podkreśla, że działania Komisji Europejskiej to kolejna pusta zapowiedzi. Jak usłyszałem,
przeciągu tego okresu czasu półtora roku struktury Unii Europejskiej wkrótce jakieś zapowiedzi, niczego dotychczas nie zrobiły. A dobrą sprawę pozorację działań przez Komisję Europejską, czy też przez struktury Unii Europejskiej doprowadzają do sytuacji takiej, że oto w miesiącu letnim, bo to w styczeń, jeśli chodzi o liczbę uchodźców czy imigrantów, była rekordowa. Obawiam się niestety, że jutrzejszy dzień, kolejne dni oprócz pustych zapowiedzi niczego nowego nie przyniosą. Grecja pozostanie pozostawiona sama sobie, dlatego że bez pomocy finansowej, nie tylko finansowej, Unii Europejskiej